człowieku, coś ci powiem. Chodźcie wszystkie stany, kolorowi, biali, czarni, chodźcie! Zwłaszcza wy, ludkowie, przez na oścież bramy. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca i nieba. Rozsiądźcie się na łąkach, na polach, na rozłogach, na błoniach i wygonach. W blasku słońca, w cieniu chmur. Rozsiądźcie się na niżu, rozsiądźcie się na wyżu, rozsiądźcie się na płaskowyżu. W blasku słońca, w cieniu chmur. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Na ziemi, którą ja i ty też zamieniliśmy w morze cierpienia i łez. Edward Stachura, Introit. Szanowni Państwo, 26 Łuczyckie Dni Kultury i 14 edycja programu integracyjnego Bez Barier wkomponowana w to wielkie kulturalne przedsięwzięcie. Integracja to 10 liter, przyszłość dzieci pokrzywdzonych, to szansa bycia pełnosprawnym członkiem grupy, klasy, szkoły. Bo rzecz w tym, by w społeczeństwie funkcjonować, razem wzrastać, uczyć się bawić. Skoro los nie taki łaskaw, więc spróbujmy świat naprawić. Tolerancja, akceptacja, ważne słowa, miły bracie. Czy dostrzegasz wokół siebie dzieci chorych, izolację? A człowiek częstokroć hardzieje, kiedy się mu dobrze dzieje, lecz w minucie może stracić zdrowie, szczęście, swoje życie. O wrażliwość, zrozumienie apeluję, wzywam szczerze. Dziś bariery likwidujmy. Jedność, równość, ważne cele. Wszak jesteśmy tacy sami. Słońce, radość dla każdego. Trochę serca i uśmiechu, a codzienność się odmieni. Tymczasem witam wszystkich przybyłych na ową 14. edycję programu integracyjnego Bez Barier. Witam serdecznie gospodarza tego obiektu, a jednocześnie radnego Sejmiku Wojewódzkiego Zbyszka Ziółkę. Proszę Państwa, bez otwartości, wspaniałomyślności dyrekcji tegoż przybytku, pracowników, ich zaangażowania, to przedsięwzięcie nie mogłoby mieć tu miejsca. Dlatego też serdecznie dziękuję pani Zbigniewie za otwartość i życzliwość. Gorące brawa. Tymczasem witam serdecznie pana burmistrza Głubczyc Adama Grupę. Dziękujemy, że jest pan z nami. Tuż obok przewodniczący Rady Miejskiej, Kazimierz Naumczyk. Witamy, panie Kazimierzu. Szanowni Państwo, jeżeli chciałbym móc przywitać wszystkich dyrektorów szkół, ale ich będę anonsować i pozdrawiać podczas poszczególnych prezentacji. A tymczasem pozwólcie, że przywitam panią dyrektor powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej, która zawsze jest z nami, Iwonę Kuszmier. Witam nauczycieli, witam rodziców, rodziny, witam wykonawców, dzieci, które się tutaj dziś zaprezentują. Witam serdecznie nasze media, zawsze popularyzujące i kultywujące tę jakże szlachetną ideę integracji, czyli telewizję Pogranicze w osobie pana Mariana Pospiszela, który zawsze jest z nami od pierwszego przedsięwzięcia zgoła. Witam serdecznie redaktora Głosu Głubczyc, pana Jana Waca, który już od godziny 16 jest tutaj z nami, sądząc, że program się zaczyna właśnie, ale to bardzo miło, że pan Jan przybył wcześniej. Proszę Państwa, witam Radio Opole w osobie pana Pawła Koniecznego. Dziękujemy za przybycie i za nagłośnienie naszej sprawy. Witam stowarzyszenia, organizacje i przedstawicieli różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, które integrują się z nami tego wieczoru.
Witam pana wicedyrektora szkoły podstawowej numer 2, pana Mariusza Kruka. Hawajki tym razem nie mogą wystąpić, dlatego pana teraz witam, bo tak to będę, tak jak mówię, państwa witać, poszczególnych dyrektorów przy okazji poszczególnych prezentacji, tak by się nie powtarzać. Ale muszę przywitać ojca Pawła Tarnowskiego, dyrektora franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom w Głubczycach, który od niedawna jest w naszej głubczyckiej społeczności. Witam wreszcie wszystkich, którzy dzisiejszy wieczór postanowili z nami spędzić. A tymczasem oddaję głos gospodarzowi Miejskiego Ośrodka Kultury, panu Zbyszkowi Ziółko. Na szczęście na lekcjach zawsze byłem, jak mnie wywoływano do odpowiedzi. Tu ze względu na to, że tak jak Maria powiedziała, jestem gospodarzem, no to mamy tutaj trochę zamieszania, dlatego jestem w różnych miejscach. Proszę państwa, niezmiernie miło mi jest państwa tutaj przywitać już 14 raz z rzędu. Ze względu na to, że zawsze tej imprezie towarzyszy duże zainteresowanie, od kilku lat podzieliliśmy to na 2 dni, na 2 tury, aby wszyscy w miarę możliwości mogli się zmieścić. I proszę państwa, ja się bardzo cieszę, że możemy w takiej szczytnej akcji pomagać. Cieszę się, że kiedyś to Maria wraz ze swoimi przyjaciółmi rozpoczęła. Cieszę się, że to tak długo trwa. Cieszę się, że pewne tematy przestały być tematami tabu, bo przez lata naszej historii były takie czasy, gdzie sąsiedzi, gdzie rządy, nie tylko Polski, ale w ogóle w różnych krajach, a właściwie wszystkich krajów, wolały nie pamiętać, nie wiedzieć o temacie tym, że ktoś jest trochę inny. Inny wcale nie znaczy gorszy. Ten inny jest bardzo często lepszy od tych, którzy nam się wydają, że oni funkcjonują dobrze, właściwie nie. Proszę państwa, dlatego uśmiechajmy się do siebie nawzajem, szanujmy się i jesteśmy wszyscy ludźmi, pięknymi ludźmi i tylko czasami troszkę innymi. Tak by się wydawało od reszty, ale to naprawdę pamiętajmy o tym, że nie zapominajmy o tych, którzy patrzą na świat inaczej. Starajmy się im zawsze pomóc, ale nie starajmy się ich wyręczać. Oni są naprawdę bardzo samodzielni, bardzo sobie dobrze w życiu radzą, tylko trzeba im we właściwym momencie okazać zrozumienie i podać w właściwym momencie rękę, a przede wszystkim nie dyskryminować i nie wytykać palcami. A to tak trudno jest, a zwłaszcza wśród dzieci, wśród rówieśników. Dlatego z domu nasze dzieci wyniosą, czy będą miały szacunek dla całego świata i dla tych, którzy może troszkę inaczej patrzą, inaczej wyglądają. Tego państwu życzę i nam wszystkim, bo świat jest po prostu piękny i zbyt krótko nasze życie na tym ziemskim padole, jak to się mówi, istnieje. Jesteśmy w historii wszechświata tylko mgnieniem, żebyśmy zmarnowali to na jakieś dziwne zachowania. Życzę państwu zawsze uśmiechania się do wszystkich i szacunku do wszystkich, wszędzie i zawsze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie panu Zbyszkowi Ziółko za te naprawdę ciepłe i budujące i jakże trafne słowa. Przy okazji dostrzegam naszego młodego fotoreportera Mateusza Kitkę, które zdjęcia z tej imprezy dzisiejszej i jutrzejszej będą na portalu twojeglubczyce.pl. Pozdrawiam także panią Anię Łogiewicz-Hautman, sekretarza gminy, którą też dostrzegłam. Witamy serdecznie. Szanowni państwo, we wspólnocie, razem, tu na tej scenie, niepełnosprawni i zdrowi. Ci, dla których los nie był łaskawy, bo obarczył brzmieniem niepełnosprawności, tudzież nieuleczalnej choroby. Tu niepełnosprawność nie jest ułomnością. Tu, powtarzam to każdego roku, bo brzmi to wręcz paradoksalnie, tu jest wartością. Zgoła inny sposób wydawania głosu, poruszania się, gest, mimika cierpiącego ciała staje się tworzywym artystycznym. A widz dostrzega same wartości i z tego się cieszmy. A tymczasem poloneza czas zacząć! Gorące brawa przedszkole numer 2 z oddziałami integracyjnymi pod kierownictwem Anny Semczuk i Lidii Grabowskiej. Zaczynamy! Thank you.
Brawa, brawa, po stokroć brawa. Już od lat dzieciaczki z publicznego przedszkola numer 2 z oddziałami integracyjnymi przed Skubusie Puchatki i Tygryski i Króliczki pod kierownictwem pań Anny Semczuk i Lidii Grabowskiej. Gorące brawa. Oto ich prezentacja. Teraz ma miejsce. Proszę, z jaką gracją, z jaką elegancją. Obserwujemy, proszę Państwa, że każda większa impreza w tym mieście niejako jest inaugurowana przez tych najmłodszych, prawda? Już nie tylko na studniówkach tańczy się poloneza Wojciecha Kilara, ale w naszym programie i podczas Dni Głupczyc i innych przedsięwzięć. Brawa, brawa. Pozdrawiamy serdecznie i witamy panią dyrektor publicznego przedszkola numer 2 Joannę Radecką, jak i panią wicedyrektor Małgorzatę Wilk. Dziękujemy, że panie są z nami od lat, od początku przecież, prawda? Zasłużone brawa, kochani. Zasłużone brawa. Tak więc Tygryski i Króliczki zaprezentowały się. Dzieciaczki z tegoż przedszkola. O, brawa. Ostatnia para. Brawo, brawo. Po stokroć brawo. Tak, 17 lat integracji na ziemi głubczyckiej, a tymczasem proszę o opuszczenie ekranu. Proszę Państwa, już niejako tradycją programu Bez Barier są dedykacje. Jak Państwo, że tak powiem, stali bywalcy zaobserwowali, że każdego roku komu innemu jakoby poświęcamy nasz program. I w tym roku tę dziecięcą edycję dedykujemy Dawidowi Herbutowi, uczniowi i wychowankowi specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, ośrodka, który za chwilę się zaprezentuje. Ale nim to nastąpi, mimo proszę pana dyrektora Tomasza Kiszczyka i mamę Dawida Herbuta, to prezentacja multimedialna, która też każdego roku inna prezentacja towarzyszy naszemu programowi, przygotowana przez Młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych pod kierunkiem mojej koleżanki Grażynki Zaworskiej. Oto i w skupieniu obejrzyjmy króciutką prezentację. Niech da nam pewne refleksje, niech przyjdą na nas.
Szanowni Państwo, jesteśmy tu po to, by dać świadectwo. Dać świadectwo i jedności z tymi, którzy mają gorszy świat. A tymczasem wspomniana wcześniej dedykacja, powiem tę edycję, dedykujemy, dziecięcą edycję, Dawidowi Herbutowi. Za chwilę zaprezentuje się tu specjalny ośrodek wychowawczy. Zapraszam Panią Tomku tutaj do mównicy. Zapraszam również Panią Gabrielę Herbut, mamę Dawida, która się przedstawi sylwetkę syna, historię jego dramatycznej choroby, śmiertelnej choroby. Jest z nami, proszę Państwa, niedawno jeszcze zdrowy, a teraz sponiewierany chorobą Dawid. Gorące brawa za to, że jest z nami, że walczy. Witamy Cię serdecznie, Dawidku. Ten program jest Tobie poświęcony właśnie. Jesteśmy z Tobą, wspieramy Cię. I myślę, że ten apel, który zaraz mama przekaże z Panem Dyrektorem wspaniałej widowni, odniesie szeroki sukces i będziesz mógł powrócić do zdrowia. A tymczasem, Panie Dyrektorze, proszę bardzo wybrać sobie mikrofon. Pan Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Tomasz Kiszczyk. Witamy serdecznie. Po raz pierwszy z nami. Dzień dobry. Jako dyrektor. Proszę Państwa, na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować Pani Marii Farasiewicz za zaproszenie, za to, że możemy tutaj razem uczestniczyć w tak wspaniałym programie, za to, że rozbija Pani te bariery ludzkie. I wierzę, że to, co dzisiaj tutaj zobaczymy, będzie, tak jak napisała Pani w zaproszeniu, swoistą lekcją zrozumienia, przyjaźni i miłości. Bardzo dziękuję, Pani Mario. Za przyjemność po mojej stronie. Proszę Państwa, chciałbym pokrótce przedstawić charakter naszego ośrodka, zanim przejdziemy do Dawida. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głubczycach to placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. W naszej szkole funkcjonuje szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy. To szkoła ponadgimnazjalna obejmująca uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze to zespoły, do których uczęszczają wychowankowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu głębokim. Nauczania indywidualne, które odbywają się w domach rodzinnych dzieci. W szkole pracują wykwalifikowani specjaliści z zakresu korygowania i usprawniania zaburzonych funkcji. Są to logopedzi, fizjoterapeuci, specjaliści od wczesnego wspomagania, rozwoju dziecka i autyzmu. Na wszystkich etapach edukacyjnych uczniowie i wychowankowie naszej szkoły mają dostosowane metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb. Placówka dysponuje bogatym zapleczem dydaktycznym, w tym m.in. salą do terapii sensorycznej, salką korekcyjną, salą do terapii stymulacji, uwagi słuchowej i logopedii. Uczniowie i wychowankowie objęci są również zajęciami rewalidacyjnymi, których celem nie jest wyrównywanie braków, a usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych, intelektualnych, a co najważniejsze, stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Proszę Państwa, od listopada tego roku w naszej szkole dla wszystkich uczniów i wychowanków rozpoczną się zajęcia z hipoterapii. Uczniowie biorą udział w konkursach intelektualnych, artystycznych oraz zawodowych, sportowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, no i światowym, bo pewnie niektórzy z Państwa pamiętają, w tamtym roku na przełomie lipca i sierpnia również miałem okazję razem z naszymi wychowankami wziąć udział w 14 Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles, gdzie zdobyliśmy 4 miejsce. Tak jak Pani Maria powiedziała, uczniem naszej szkoły, na którego chcielibyśmy dzisiaj zwrócić szczególną uwagę, jest Dawid Herbut. To uczeń klasy trzeciej Gimnazjum Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego. Dawid od kilku lat boryka się z nieuleczalną chorobą. To terapia farmakologiczna jest bardzo kosztowna. Jednomiesięczne opakowanie leku kosztuje ponad 40 tysięcy złotych, ale myślę, że tutaj nikt bardziej konkretnie i rzetelnie nie opowie tego, jak o chorobie swojego dziecka, jak matka. Zapraszam Panią Gabrielę. Dziękujemy Pani.
Dzień dobry. Dawid ma 16 lat i choruje na bardzo rzadką chorobę, nie ma na PIKO typu C. Jest to choroba metaboliczno-genetyczna, która powoduje u syna już, nawet widać, że już ma bardzo problemy z chodem. Później dalsze objawy choroby, jak syn nie będzie leku brał, może nie słyszeć, nie widzieć i może sam nie mówić i nie przełykać. Koszt leczenia syna miesięcznie wynosi 40 tysięcy złotych około. Dlatego proszę ludzi o wsparcie dla mojego syna, aby mógł syn brać lek i żeby mógł być w takim stanie, jaki teraz jest, a nie żeby przestał już mi mówić czy nie słyszeć i żeby sam nie jadł i nie pił. Choroba zaczęła się u syna, gdy syn miał 11 lat. Diagnozowali go do tej pory, do tego roku, aż 5 lat. Dopiero w tym roku diagnozowano tą chorobę, nie ma na PIKO. Jest to choroba, która tylko 30 dzieci w Polsce jest chorych na tą chorobę, ale Narodowy Fundusz nie refunduje tego leku. I my rodzice musimy się sami zmagać z tym problemem, żeby nazbierać dla dzieci na ten lek. Także tylko syn jest w Fundacji Polsat. Mam tu dla syna numer konta. I bardzo prosiłam ludzi dobrych woli, którzy by pomogli synowi nazbierać te pieniążki na ten lek. Dziękujemy Pani Gabrielo, rozumiem wzruszenie i po to tu jesteśmy, żeby wysłuchać. Ten apel na pewno dotrze za pośrednictwem nie tylko wspaniałej, życzliwej widowni, ale i mediów naszych, które rozpropagują nie tylko w naszym powiecie, województwie, ale i na cały świat. Także wierzę, odzew ludzi o otwartych sercach i nie zostaniecie Państwo sami w tej ciężkiej chorobie. Nie zostawimy Was. Ja myślę, że zorganizujemy koncerty charytatywne, że wydarzy się wiele wspaniałych akcji. Koszty są ogromne, drodzy Państwo. Cieszymy się, Dawidku, że jesteś z nami, że znalazłeś sobie jeszcze tyle siły, żeby tutaj przyjść, wejść po schodach na proscenium, Panie Dyrektorze. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo, Pani Mario. Proszę Państwa, możemy pomóc poprzez przekazanie 1%. To jest tak niewiele, a wiele z nas, jeżeli to zrobi, możemy naprawdę pomóc Dawidowi. Dziękuję bardzo. Pani Gabrielo, proszę zostawić ulotki tutaj na prosceniu. Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze. Dziękujemy serdecznie. Gorące brawa dla Dawida, mili Państwo. Dawid, jesteśmy z Tobą, wspieramy Cię duchowo i będziemy wspierać materialnie w miarę naszych możliwości. Jest wielu potrzebujących w naszym środowisku. W przypadku takich sytuacji nie możemy być obojętni. Szanowni Państwo, za chwilę prezentację specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, który jest od początku, od lat 14 w programie Bez Barier. Tymczasem inscenizacja ruchowa do piosenki Z piratami w świat, przygotowana przez panie Joannę Adamowicz, Joannę Cieślik, Agnieszkę Seń i Elżbietę Szumską, po czym Mateusz Jacheć na swej trąbce, zawsze też od wielu, wielu lat ów Mateusz ze swoim niezmiennym atrybutem trąbką. A tymczasem jaka wspaniała scenografia. Już czas, więc ruszaj z nami, kolegami, piratami, jeśli chcesz, opłyniesz cały świat. A gdy ktoś zapyta nagle, czemu ciągnie cię na żagle, to bez namysłu powiedz tak. Bo piraci mają braci, pożeglarze, dzieli to montaże. A piratki mają statki, ruszaj z piratami w świat. Na statku jest bezpiecznie, bajecznie, słonecznie, samym kapitanem kato jest. Z delfinami będziesz płynął, wodą jasną, wodą siną, aż po horyzontu kres. Bo piraci mają braci, pożeglarze, dzieli to montaże. A piratki mają statki, ruszaj.
twarzy. Ziomożu, będziesz marzył, smutkiem zajdzie twoja twarz. To być może w środku nocy, kiedy mocno zamkniesz oczy, wypłyniemy w morze jeszcze raz. Bo piraci mają braci, bo żeglarze dzień i do mocarze. A piraci mają statki, ruszaj z piratami w świat. Gorące brawa, proszę Państwa, to piękne muzyczno-ruchowe widowisko dzieci Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zapowiedziany wcześniej Mateusz Jacheć, gorące brawa! A przedszkolaki niech się przygotowują. Mateusz, no przecież, któż nie zna tego motywu muzycznego pod nazwą Hej Sokoły? No i wspomniane wcześniej przedszkolaki w tańcu Ziemia. Głupczycy artystami stoją. To fakt. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie grupie przedszkolnej Kubusie Puchatki i pani Madzi Szafrańskiej za przygotowanie tegoż widowiska. A przed Państwem już są w gotowości dzieci, właściwie od najmłodszych do najstarszych,
organizacji znanej nam od wielu lat, od 2002 roku, Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami. Pozdrawiam panią prezes Stowarzyszenia Elę Małko-Kołodziej, jak i cały zarząd i wszystkich rodziców, którzy każdego dnia zresztą podejmują niełatwy trud bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego, ale przecież mimo wszystko pięknego rodzicielstwa. To ja jeszcze pozwolę sobie Phila Bosmansa zacytować. Żyć znaczy śmiać się, śpiewać, skakać z dziećmi, otworzyć szeroko swe serce na ludzi. Przede wszystkim na tych, którzy cię potrzebują, którzy domagają się radości w twych oczach, ciszy, pokoju, ciepła twoich słów, pociechy i pomocy twojej głowy i twoich rąk. Żyć to wspaniałe wydarzenie. Może jeszcze nigdy nie żyłeś naprawdę, bo nie znasz prawdziwej miłości, miłości, która przecież wymaga starań. A proszę państwa, ksiądz Jan Twardowski, ten, który całe życie poświęcił dzieciom niepełnosprawnym, całe tomiki poezji nam zostawił, pięknej poezji refleksyjno-filozoficznej, w jednym z wierszy zatytułowanym Do moich uczniów, co napisał? A napisał to: uczniowie moi, uczennice drogie ze szkół dla umysłowo niedorozwiniętych, Jurku z buzią otwartą, dorosły głuptasie, gdzie się teraz spodziewasz? W jakim obcym tłumie? Czy ci znów dokuczają na pauzie i w klasie? Janku bez nogi prawej, z duszą pod rzęsami, grubasku i jąkało, osowiały niemy. Czekam na was, najdrożsi. Brzydkie kaczątko, szanowni państwo, inscenizacja tej bajki. Thank you.
Stokroć brawa, mili Państwo, za to wspaniałe widowisko przygotowane przez panią Magdalenę Szafrańską i wolontariuszki współpracujące ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami. Gratulujemy serdecznie, kochani. Zostańcie z nami. Nie uciekajcie, mili Państwo. Czy to już koniec, pani Madziu, widowiska? Proszę Państwa, jeszcze raz gorące brawa. Drogie dzieci, chodźcie tutaj bliżej. Droga młodzieży, drogie dzieci. Zapraszam również dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Głubczycach. Zapraszam moje koleżanki Batkę Krzaczkowską i
Boże, jak Anetkę Czajkowską Brewu, znam nie to Anetka Czajkowska, bo niedawno jeszcze uczennica, ale po mężu Brewu. Zapraszam serdecznie, drogie panie. I teraz specjalna dedykacja. Razem z dziećmi, wy będziecie naszą choreografią, dobrze, chodźcie tu chłopcy, tak? Będziecie śpiewać wspólnie refren. Kto może, to śpiewa. Wszyscy chodźcie, dzieci specjalnego ośrodka i wy. To jest dedykacja dla wszystkich dzieci niepełnosprawnych, dla dzieci specjalnej troski. To utwór, który napisałam na tę okoliczność i nawet jakąś muzykę taką disco-polową udało mi się skomponować. I ten utwór razem, kochani, zaśpiewamy, a wy go tak widowiskowo, takie show zrobimy, zatańczycie. Zgadzacie się? No super, bez was to nie byłoby tego utworu. Zatem, a Piccolino już się przygotowuje. Iwonka, bądźcie gotowi. Czyli maestro z G-duru gramy, wstęp, odpowiedni i tak dalej. Wczuwamy się w rolę. To będzie tak, taką nutę tensową. Jesteście częścią tego świata. Zły los psikusa spłatał wam. Niepełnosprawność choć przygniata. Wy potraficie śpiewać tak. Pragniemy znaleźć swoje miejsce, być częścią społeczności tej. Bez barier więc i bez uprzedzeń, z wszystkimi integrować się. Pragniemy znaleźć swoje miejsce, być częścią społeczności tej. Bez barier więc i bez uprzedzeń, z wszystkimi integrować się. Wszak życie wasze to nie bajka, kłopoty, troski itd. Prosimy was o zrozumienie, a ludzka pomoc piękna rzecz. Pragniemy znaleźć swoje miejsce, być częścią społeczności tej. Bez barier więc i bez uprzedzeń, czy z nimi integrować się. Pragniemy znaleźć swoje miejsce, być częścią społeczności tej. Tańczymy bez barier więc i bez uprzedzeń, z wszystkimi integrować się. Zjednoczyć się u bram Europy, odnaleźć swoje miejsce w niej. Wśród dzieci i młodzieży wszelkiej realizować plany swe. Pragniemy znaleźć swoje miejsce, być częścią społeczności tej. Bez barier więc i bez uprzedzeń, wszystkimi integrować się. Pragniemy znaleźć swoje miejsce, być częścią społeczności tej. Bez barier więc i bez uprzedzeń, wszystkimi integrować się. Marzenia świat piękniejszy bywa, więc trzeba marzyć, trzeba śnić, a wtedy łatwiej będzie wygrać z utratą zdrowia oraz sił. I pragniemy znaleźć swoje miejsce, być częścią społeczności tej. Bez barier więc i bez uprzedzeń, ten utwór zaśpiewać i zatańczyć. Brawo, jesteście widowiskowi, wspaniali, jedyni niepowtarzalni, doskonali. Brawa, kochani, dla dzieciaków, które nam tu towarzyszyły. Utworzę wam dedykowanym, a zatytułowanym Bez barier, specjalnie dla was, specjalnie dziś. Dzięki wam, kochani. Możecie wrócić za kulisy, możecie wrócić na widowni i oglądać kolejne przedsięwzięcia. Będzie co oglądać, mili państwo. Wow, troszeczkę straciłam oddech. A tymczasem po raz pierwszy w programie Bez Barier, ale zapewne nie ostatni, dzieci z punktu przedszkolnego Piccolino, prowadzonego przez panią dyrektor Mariolę Paterek, którą serdecznie pozdrawiamy.
Dzieci z przedszkola Piccolino w inscenizacji słowno-muzycznej, montażu słowno-muzycznym. Tylko wielka miłość może roztopić lód w sercu pod kierownictwem pań Renaty Ostrowskiej i Iwony Junki. Oto i Piccolino! Tylko wielka miłość może roztopić lód w sercu. Olaf, roztapiasz się! Są ludzie, dla których warto się roztopić. To fakt, są inni, a my musimy być tolerancyjni. Ja wiem. Miłość to jak bardziej się troszczysz o kogoś niż o siebie. Trudno odmienić. Z głową zawsze można powalczyć. Człowieku, po co się wstydzić, głowę w piasek chować? Bądźmy tolerancyjni, trzeba się integrować. Królową jestem ja. Posępny wiatr na
opieram się, to się na nic zda. Niech nie wie nikt, nie zdradzaj nic, żadnych uczuć od teraz tak masz żyć. Bez słów, bez snów, łzą nie dać się. Lecz świat już wie. Mam tę moc, wyjdę i zatrzasnę drzwi. Wszystkim wprost na ten gest nie stać. Co tam burzy gniew? Od lat coś w objęciach chłodu mnie pcha. Z oddali to, co wielkie, swój ogrom traci mi. Dawny strach, co ściskał gardło, na zawsze wreszcie z nim. Zobaczę dziś, czy sił mam dość, by wejść na szczyt, odmienić los i wyjść z zakrat jak wolny ptak. O tak! Mam tę moc, mam tę moc. Dla naszych milusińskich z przedszkola Pikolino w Głubczyca dziękujemy serdecznie.